naszych poszukiwaniach bezpiecznych i efektywnych zabiegów medycyny estetycznej tym razem trafiliśmy do warszawskiej kliniki dr Kusil MedEstetis, gdzie z doktor nauk medycznych Joanną Kusil-Dziurdą, specjalistą alergologiem i lekarzem medycyny estetycznej, porozmawiamy o jednym z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszym obecnie zabiegu – o powiększaniu ust. Czy nadal jest to taki gorący trend, czy inny zabieg już wyparł popularność powiększenia ust? Ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o kwas hialuronowy, to zdecydowanie jest to cały czas bardzo gorący trend, a nawet bym podkreśliła, że to coraz gorętszy trend. Myślę, że wynika on z tego, że obecnie coraz więcej czasu spędzamy też online, wpatrujemy się w siebie więcej, więcej widzimy się w kamerkach, więcej robimy sobie selfie. I te usta pasuje, gdy mamy je większe, nam pasuje, podoba nam się to i coraz więcej kobiet w związku z tym zgłasza się na po prostu powiększanie, nawilżanie, modelowanie, poprawianie ust, ponieważ coś tam im nie pasuje w tych ustach. Wszystko zależy faktycznie od tego, jak te usta wyglądają wyjściowo. Nie u każdego się da osiągnąć każdy efekt. To wszystko zależy od zgryzu, zależy od tego, jak te nasze usta się układają. Usta są częścią ruchomą, my mamy mięsień okrężny ust, który intensywnie pracuje. Ustami jemy, mówimy, całujemy się. Te usta nasze muszą być cały czas w ruchu, ponieważ inaczej to wszystko po prostu wygląda nienaturalnie. I stąd też musimy dobrać taki preparat, żeby on był elastyczny, plastyczny, żeby on w tych naszych ustach zachowywał się całkowicie tak, jakby to była nasza własna tkanka. Modelować i powiększać usta można z pomocą medycyny estetycznej lub chirurgicznie. Chirurgiczny lifting ust lub tak zwany lip lift to jednak zabiegi trwałe i dość inwazyjne. W pierwszym przypadku mówimy o wycięciu skóry i skróceniu rynienki podnosowej. Mankamentem drugiego jest pozostająca po nim blizna. W medycynie estetycznej stosuje się wypełniacz kwas hialuronowy. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że wypełniacz to nie tylko kompatybilny z endogennym kwas hialuronowy, ale preparat, zawierający też wodę i substancje pomocnicze, związki chemiczne do sieciowania, a jeśli jego pochodzenie jest wątpliwe, bywa, że i zanieczyszczenia z produkcji. Dlatego ważne jest to, aby zabieg przeprowadzał lekarz, a preparat był sprawdzony i z pewnego źródła. A możemy zobaczyć na przykładzie tego preparatu, na co pacjent jako taki powinien zwrócić uwagę? Na pewno warto zwrócić uwagę, aby preparat był przy nas otwierany, tak? Ponieważ oczywiście tutaj jest sterylne opakowanie, więc gdy to już otworzymy, to wiadomo, że preparat już niejako przestanie być sterylny, więc on musi być przy nas otwarty. Oczywiście preparat ma certyfikat Unii Europejskiej, datę przydatności do podania na opakowaniu i co jest dość unikatowe, jeśli chodzi o firmę Vivasi, ma taki Vivasi Security, czyli taki specjalny chip, który lekarz może sprawdzić, czy na pewno preparat jest z legalnej dystrybucji i na pewno jest preparatem pewnym i bezpiecznym. Natomiast oczywiście jeśli ma się preparaty od dystrybutora sprawdzonego, no to zazwyczaj nie ma takiej potrzeby, tak, żeby to sprawdzać. Natomiast są na rynku takie sytuacje, że gdzieś tam te preparaty krążą w internecie i można je kupić i wtedy nie wiadomo, z jakiego one są źródła. Więc jeśli chodzimy do sprawdzonych miejsc, do sprawdzonych gabinetów, do sprawdzonych klinik, to możemy mieć pewność, że te preparaty są od tego dystrybutora, tak, od firmy Vivasi. Natomiast gdy gdzieś tam ktoś być może kupił w internecie, to już może być różnie i to może być nawet jakaś podróbka, więc dlatego warto iść w sprawdzone miejsca. Wiemy już na ten moment, że dobra kwalifikacja pacjenta, dobrze dobrana metoda i
co nam zostało? Został nam dobry preparat. Dobry preparat. Bo od preparatu też, prawda, bardzo wiele zależy. Jaki powinien być ten idealny preparat do modelowania ust? Jeśli chcemy osiągnąć takie usta w stylu glamour, czyli takie pełniejsze, z pełną objętością, z podkreślonym konturem ust, to ważne przede wszystkim, żeby ten preparat był właśnie umożliwił zrobienie tego typu ust. Ja lubię preparaty z gamy Stylage. Pracuję na preparatach z gamy Stylage. Teraz pojawił się nowy preparat. Jest nowy preparat Stylage Lips Plus. On ma 20 mg kwasu hialuronowego, co pozwala na to, że ma dość dużą zawartość kwasu hialuronowego, więc daje nam też tą większą objętość. Do tego jest plastyczny, może nadać dużą objętość ustom, fajnie podkreślić kontur, tak? A przy teraz bardzo popularnych metodach właśnie Russian Lips, ustach na płasko, pozwala właśnie na wydobycie tego konturu i takie podkreślenie tych ust, więc fajnie się sprawdza. Ja ostatnio całkowicie zaczęłam stosować ten preparat. Ja generalnie mam zasadę, że nie podaję więcej preparatu niż 1 ml, czyli jednej strzykawki w trakcie zabiegu i tego się trzymam. Też nawiązać, bo w tej chwili dużo mówi się też o powikłaniach po powiększeniu ust. Co jest główną przyczyną powikłań? Dlaczego tak się dzieje? Główna przyczyna powikłań, powiedziałabym, że jak wiemy, nie tylko lekarze wykonują tego typu zabiegi, tylko też osoby, które nie powinny wykonywać takich zabiegów. Więc główny problem jest brak znajomości anatomii, brak potencjalnych zagrożeń, które wynikają z tego, że tej znajomości anatomii nie mamy. Kolejna rzecz to właśnie chęć zbyt szybka zrobienia na przykład z niedużych ust, bardzo dużych ust i zbyt duża ilość preparatu, ponieważ ona może spowodować przede wszystkim imigrację i uciśnięcie na naczynia, co może spowodować niedokrwienie. Bo to, czego się boimy najbardziej, to zawsze niedokrwienie, czyli martwica w obszarze ust, czy też okolicy ust, wynikająca z tego, że albo zatkamy naczynie igłą, czyli podamy kwas hialuronowy do naczyniowo i to spowoduje następczą martwicę skóry, bądź też samych ust, bądź też uciśniemy zbyt mocno naczynia, ze względu na to, że będzie zbyt dużo preparatu. I to też może spowodować następstwo w postaci niedokrwienia i zbyt słabego unaczynienia w związku z tym tej okolicy. Więc to są chyba takie powikłania, którym zawsze boimy się najbardziej. Ale tutaj przede wszystkim to wszystko zależy od lekarza, który wykonuje zabieg, żeby do tego nie dopuścić. Chodzi o zachowania po zabiegu. Przede wszystkim nie należy bezpośrednio ponałożyć makijażu na usta, ponieważ jednak były iniekcje, więc staramy się nie nakładać żadnych kolorowych kosmetyków na obszar ust. Poza tym, z tym piciem, faktycznie zaleca się, żeby pić dużo płynów, ale to nie chodzi o to, żeby pić bardzo dużo, ale żeby się generalnie nie odwadniać. Nie opalać się, unikać wysokich temperatur, czyli nie iść bezpośrednio do sauny, nie ćwiczyć intensywnie przez przynajmniej dobę po zabiegu, najlepiej 2-3 dni, bo czasami wtedy się utrzymuje jeszcze obrzęk. Ja też zalecam pacjentkom zazwyczaj, żeby spały trochę wyżej na poduszce przez noc, szczególnie tą po zabiegu, ponieważ wtedy jest szansa, że trochę będzie mniejszy ten obrzęk pozabiegowy na drugi dzień. A to, co jest właśnie istotne, co ja zawsze przekazuję, że na drugi dzień pacjentka, nawet jeśli te usta są delikatnie zrobione, to często rano budzi się z ustami dużo większymi, z obrzękiem i budzi się przerażona i jeśli nie ostrzegę, to będzie telefon do gabinetu, że coś się dzieje nie tak. Natomiast to spanie trochę wyżej na poduszce też trochę zmniejsza to ryzyko. No i oczywiście nie należy przez kilka dni po zabiegu pić alkoholu, bo to też zwiększa ryzyko obrzęku.
A jeżeli właśnie po zabiegu występuje taka delikatna suchość ust, one są bardziej napięte przez opuchliznę, czy możemy jakąś delikatną pomadkę pielęgnacyjną użyć? Możemy posmarować. Najlepiej, jeśli jest to oczywiście coś świeżo otwartego, może to być na przykład od Vivacy balsam do ust. A co powinno być w składzie takiego balsamu? No fajnie, jak jest coś natłuszczającego, na przykład jak masło shea, jak olejek rycynowy, nawilżający kwas hialuronowy, żeby to wszystko takie wtedy fajnie będzie dodatkowo trzymać to nawilżenie. A gdybyśmy miały tak poprzewidywać troszeczkę ten trend na powiększanie ust, jak długo się trzyma? Oj, mam wrażenie, że on będzie. raczej będzie. Media społecznościowe myślę, że nie znikną. Coraz bardziej jesteśmy żądni tego, żeby wszystko było takie coraz piękniejsze, coraz bardziej glamour, więc myślę, że ten trend będzie się utrzymywał przez lata.